Już zbudowali centrum przesiadkowe, więc uroczyste otwarcie zamknęli to centrum przesiadkowe dla ruchu. No po prostu geniusz absurdu, nie? Po to zbudowali centrum, żeby je uroczyście zamknąć w dniu otwarcia, no. Nie, żeby pokazać, jak działa, nie? I dalej nie ma kolei miejskiej, nie? Więc wiecie, jak to jest przy dworcu PKS-u. Zupełnie i dyrektor w ogóle, i prezydent niekompetentne zupełnie osoby. One w ogóle nie wiedzą, po co to zbudowały, bo po to się buduje centrum przesiadkowe, żeby się przesiadać na przykład z autobusów na kolej miejską, nie? Ale nie ma kolei miejskiej, nie? Więc no po prostu geniusze. Po prostu geniusze, mówię wam. Geniusze, głupoty, absurdu i niekompetencji. Nie używajcie też hulajnóg do jazdy po mieście, bo one mają za małe kółkę, żeby bezpiecznie poruszać się po chodnikach, krawężnikach, w różnych dziurach. Rower ma większe koła, więc jest bezpieczniejszy. Jak wpadniecie w jakąś dziurę, czy zawadzicie o krawężnik, to nie wywracacie się od razu. Dlatego hulajnogi zostały zakazane na przykład w Paryżu. Nie mówiąc też o porzucaniu ich tam w dowolnych miejscach, nie? Więc to taki przekręt. Tutaj tabliczka oczywiście, że to centrum przesiadkowe zostało wybudowane ze środków unijnych. Dmuchańcy, smogobus, czyli szpiegobus, bo on nie bada tak naprawdę zanieczyszczenia powietrza, tylko służy nagrywaniu kamerą różnych ludzi. Dzień dobry. Witamy. Jak pan rozwiąże te zwidzę o Stawach Bartukowskich, tak, to być może, że pan dostanie nagrodę. A nagroda jaka? Niespodzianka, tak? Rozwiązuję, dobrze. Proszę bardzo. Jak nazywa się ciek, który przepływa przez... Mamy szkło? Tylko pamiętaj, jeżeli się pomylisz, to wyciągają rodzice. Tektura. No już widzę. Tak? Podpowiedź jakaś? Zdjęcie. Tu mamy wieżę. A, podpowiedź. Tak, to jest. Myślałem, że tylko przy Mickiewicza jest wieża. No, faktycznie. Dobrze, dziękuję. Jeżeli nie platformy? A są w ogóle platformy? Są. Jaką funkcję po rewitalizacji? Chyba najwięcej to jest. Telewizor, elektroniczny. Dziękuję. Miodek dostanę, dziękuję bardzo. Dziękuję, do widzenia. Proszę, może pana porazimy? Porazimy? A do czego to służy, jak dotknę to... Tutaj elektrotest, może pan poziom elektrolitów sprawdzić. A, dobrze, zaraz. Dobra, czyli tak? Przykładam. Przykłada pan tu paluszki. Tu. Tak, dobrze. O, i ma pan idealnie elektrolity. O, to bardzo fajnie. A tutaj wysokie napięcie, chce pan poprzeć na sobie? Tak, tylko... No, stanąć na stołeczek sobie. Tak, zaraz, spróbujemy. I rączkę tu położyć. Dobność, tak. Tutaj w rączkę nie gdzie zegarek. No. O, ciepły, tak? Tak. Pana faktycznie. Nie wiem, czy się nagrało. Oj, tu gotowe bankę. Weźmie pan, no. Zdejmie zegarek i wtedy będzie można tą ręką. Nie, spokojnie, pan... spokojnie. Okay. Dzięki. Można z berła trzeć. Co dalej? Do widzenia. Porazili prądem. Dziękuję.
zaprasza do stanowiska edukacyjnego dotyczącego dwóch zakładów wspólnie sporządzianych odpadów komunalnych, w Białymstoku, między innymi takie jak Skolarnia i Krzyżowica i Sortnowi. Zapraszamy również do Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, który zaprasza do wystawy fotograficznej. Zapraszamy również do stanowiska Muzeum Wojska w Białymstoku, gdzie jest stanowisko edukacyjne dedykowane rodzicom oraz dzieciom. Znajdują się tam gry wieloformatowe oraz koncert artystyczny czy pokaz replik historycznych. Zapraszamy również do stanowiska Departamentu Gospodarki Komunalnej, gdzie odbywają się warsztaty z prawidłowej segregacji odpadów oraz stanowisko informacyjne na temat stawów marczukowskich. Zapraszamy również do stanowiska Parku Naukowo-Technologicznego i Epicentrum. Na specjalnie przygotowanym stanowisku edukatorzy wspólnie z odwiedzającymi przeprowadzają szereg... A to jest peron czwarty, z którego można by się przesiadać z autobusu prosto właśnie na pociągi kolei miejskiej. Tylko, że nie ma tych pociągów. Cały czas była wersja, że to Platforma rządzi w Białymstoku, a PiS w województwie, w urzędzie marszałkowskim, a koleje regionalne są podlegają pod urząd marszałkowski, więc nie ma wyjścia w ogóle, słuchajcie, do tunelu pewnie. Zaraz się okaże, zabrankowali nas. Tunel zmiedzimy na dzielnym filmie. Więc nie można było uruchomić kolei miejskiej, no bo tak, nie? Natomiast teraz jak rządzi urzędem marszałkowskim też w sposób niespodziewany Platforma, to ja nie widzę żadnych przeszkód, żeby uruchomić tutaj kolej miejską, bo jedna partia rządzi, jak to było w Niemczech, jeden naród, jeden Führer. Więc jak monopol władzy mają, to już mogą to uruchomić. Nie będzie tłumaczenia, że nie chcą pieniędzy z Urzędu Miasta w Białymstoku przepompowywać do Urzędu Marszałkowskiego. Bo teraz to już spokojnie mogą przepompowywać. Agregacik pracuje, jak widzicie. To są te nowo oddane tunele. A to jest wejście właśnie na peron czwarty. Wejdziemy, bo tunele będziemy zwiedzać chyba w następnym filmie. Tutaj jeszcze na dworcu prace trwają. Tutaj będzie na przykład, jest już wejście do tuneli, nie do końca tam wykonane. Tak wygląda peron czwarty dla pociągów lokalnych. To jest wyjście tutaj w kierunku bohaterów Monte Cassino. Po drugiej stronie jest dworzec PKP. Perony są zadaszone, także można sobie czekać bez względu na deszcz czy śnieg. Są nawet ławeczki, są wiaty. Więc elegancko tutaj możecie sobie czekać na pociąg. Pociąg dojeżdża w 5 minut czy 10 minut do najodlejszego zakątka miasta Białystok. Tutaj nawet, prawda, rampy dla wózków i tak dalej, wszystko elegancko. Autobus niestety zajmuje mu to pół godziny, godzina albo półtorej, więc pociąg jest szybszy nawet od samochodu wtedy. Wtedy komunikacja miejska zaczyna mieć sens, bo jest tańsza, szybsza, wygodniejsza niż własny samochód. Nie stoi w korkach, nie stoi na światłach, na każdym skrzyżowaniu jak autobus, bo no bo wiecie, że autobus stoi, bo też miasto wdrożyło od Siemensa, tej firmy, która obsługiwała ogrodzenia elektryczne obozów koncentracyjnych, wdrożyła taki system sterowania ruchem, który nie działa. Bo i tak, jak jedziecie, to stoicie na każdym skrzyżowaniu na czerwonym świetle. Przepraszam. Tutaj macie autobusy. O! Chyba pan Prokop tam. Czy nie? Nie. Co sobie można pozwiedzać chyba. Ale nie będziemy ich zwiedzać. Owoce.
ściągnęli tutaj szkoły, żeby zrobiły stoiska. Te rowerki są naprawdę ciekawe, szczególnie ten drzewny rower. Co ty rower dałeś? Drzewny. Rysowanie zdjęciowe. Także tak wygląda uroczyste otwarcie centrum przesiadkowego, które nie działa. Więc brawo, brawo. To jest właśnie idea w Białymstoku. System zintegrowany, system sterowania ruchem, który też nie działa. I co tam jeszcze nie działa? W tym mieście to nic nie działa. Splagiatowane logo. Prezydent nie działa, bo fałszuje wybory. Wszystkie decyzje od lat podejmuje. Są nieważne. Kampus Uniwersytetu. Jedna z najgorszych uczelni w Europie. Tam chyba, nie wiem, w ogóle wszystkie te uczelnie przecież, jak są tacy wykładowcy, jak prezydent Białegostoku, to wiadomo, czego oni mogą nauczyć młodzież. Demoralizacja tylko. Chyba tam powyżej 500, dopiero 500 miejsca uczelni na świecie. W ogóle wszystkie te polskie uczelnie bez reformy, sądy bez reformy, to parodia, wszystko. Policja, nic im się nie chce robić, chronią bandytów. Za to przynajmniej na dworcu PKP przejdziemy się dworcem. Tutaj na przykład mogła powstać Biedronka, czy jakiś sklep. Byłby czynny też w niedzielę, bo na dworcu stracono szansę. Byłaby kasa na utrzymanie tego dworca. Dworzec zrobiono tak zwany mały. Kompaktowy, miał być oszczędny. Zrobiono go tak naprawdę małym po to, żeby na terenie zmieściły się inne obiekty handlowe prywatnego inwestora. Na przykład Kaufland, ale nie przewidzieli tego, że jak je zbudują w oddzielnych budynkach, to niestety w niedzielę są nieczynne. Jakby były w jednym budynku, to nawet w niedzielę mogłyby być otwarte, bo korzystałyby z takiego przepisu prawa, że na dworcu sklepy mogą być otwarte też w niedzielę i święta. Kolejne nieporozumienie.